Pani burmistrz, udało się pani zaszczepić? Tak, jestem wśród tych osób, którym przysługiwała ta decyzja do podjęcia o szczepieniu. Zarejestrowałam się, dostałam termin i jestem po pierwszej dawce. Daleko musiała pani jechać, żeby się zaszczepić? Dla mnie to nie było daleko, chociaż wiem, że z środkami komunikacji publicznej nie dojechałabym do Głuszycy, natomiast posiadając samochód swój własny, dojechałam bez żadnego problemu. Na terenie Lubawki do tej pory dalej nie mamy drugiego punktu szczepień i prawdę powiedziawszy nie do końca mogę zrozumieć ideę, dlaczego NFZ nam odmawia uruchomienia punktu szczepień w Lubawce na ulicy Kościuszki, kiedy wręcz są już otwierane masowe punkty szczepień w salach, w remizach strażackich, czy dzisiaj mają być uruchamiane w zakładach pracy. Jest tam personel, który bez problemu obsługiwałby nawet do 200 szczepionek w tygodniu. I była taka próba ostatnio zrobienia takiego punktu wspólnie z PCZ-em, ze szpitalem w Kamiennej Górze. Niestety nie wpasowujemy się w te wytyczne, które zakładają uruchomienie masowego punktu szczepień. Zresztą nie dostaliśmy zaproszenia od wojewody, bo dostały zaproszenia tylko duże, większe miejscowości, na przykład Kamienna Góra w okolicach dostała takie zaproszenie do zorganizowania masowego punktu szczepień i najprawdopodobniej zostanie on uruchomiony w Kamiennej Górze. My możemy zaoferować naszym mieszkańcom, i to realizujemy, dowozy do punktów szczepień w Kamiennej Górze albo do 20 km w promieniu Lubawki, i to jesteśmy w stanie zaoferować naszym mieszkańcom. Wszyscy, którzy skończyli 70 lat i więcej oraz osoby niepełnosprawne, mogą skontaktować się z naszym koordynatorem gminnym. Jest numer telefonu podane na naszych stronach. Ewentualnie mogę podać 516 319 439. Jest to numer telefonu pani, która koordynuje organizację dowozu do punktu szczepień, czy w DCR-ze, czy w PCZ-cie w Kamiennej Górze, i dowozimy mieszkańców. Oprócz tego mam taką jeszcze nieoficjalną, niepisaną współpracę i z DCR-em, i z PCZ-em w Kamiennej Górze, że oprócz czekania w domu, jeżeli ktoś się zgłosi do nas do urzędu z chęcią zaszczepienia się, to my wysyłamy zgodnie z rocznikami, które są planowane, które są w tym wykazie już do szczepień, wysyłamy te dane do tych szpitali i pośredniczymy w przekazywaniu dane do ujęcia pacjentów czy ujęcia mieszkańców w tym terminach na szczepienie. I kilkadziesiąt już nazwisk tak nam się udało wkomponować, wyciągnąć trochę z zeszytowych zapisów w Gambicie, bo Gambit ma tylko 30, no może mam nadzieję, że się zwiększą w tym tygodniu czy w przyszłym tygodniu ilości szczepień, ale to i tak jest za mało, żeby wypełnić wolę czy chęci zaszczepienia się w samej Lubawce czy w okolicach. Panie burmistrz, ale czy ja dobrze zrozumiałem, rząd się chwali, że szczepimy około 1 000 000 osób tygodniowo, a w gminie Lubawka przychodnia, która chce szczepić, nie może dostać kontraktu na to? No tak to wygląda. Niestety są jakieś założenia centralnie założone, na przykład, że szczepimy w sali gimnastycznej, czy szczepimy w remizie. I teoretycznie, gdybyśmy taki akces złożyli, pewnie dostalibyśmy takie przyzwolenie, tylko problem jest z kadrą medyczną, która by te szczepienia wykonywała. Ja rozmawiałam z pełnomocnikiem wojewody, ja mówię, mamy swój ośrodek zdrowia, który jest chętny i w ramach, nie zaburzyłoby to przyjmowania normalnych chorych czy udzielania teleporad z wykonywaniem tych szczepień, bo można byłoby to ustalić. No niestety w ramach tego systemu masowego czy dotychczasowego systemu szczepień nie wpasowujemy się, dla mnie to też jest bardzo trudne do zrozumienia, po prostu nielogiczne, ale
coś, co nie mogę zmienić, nie będę dyskutowała nad tym. Skoncentrowaliśmy się i skoncentrowałam się na tym, żeby maksymalnie pomóc zarejestrować się w innych punktach szczepień, czyli w sanatorium w Kamiennej Górze, czy w szpitalu w Kamiennej Górze i dowozić osoby, które nie mają czym dojechać do tych punktów szczepień, niż zastanawiać się, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby przekonać wojewodę, czy przekonać osoby, które założyły sobie pewien plan szczepień, że Ośrodek Zdrowia w Lubawce jest w stanie wyszczepić 200 osób tygodniowo. Pani burmistrz, kto wobec tego płaci za pracę tych koordynatorów, którzy pracują w gminach, czy za tą usługę dowozu, bo wojewoda nam refunduje te środki. Wystawiamy już jedno, refaktura jedna poszła do wojewody za dowożenie właśnie mieszkańców do Kamiennej Góry, do punktów szczepień. Pani burmistrz, nie uważa Pani, że to jest takie dzielenie mieszkańców na tych lepszych i gorszych, na tych, którzy żyją w dużych aglomeracjach, tam gdzie jest dostęp do masowych punktów szczepień i do gminnych przede wszystkim punktów szczepień i na tych, którzy na swoją kolej będą musieli poczekać, bo zdarzają się takie przypadki, że w małych miejscowościach dopiero w tej chwili gdzieś dowożeni są do tych punktów szczepień również 80-latkowie. To była główna motywacja do tego, żeby jednak uruchomić, wejść w pomoc dr Dyszewskiej, żeby uruchomić punkt szczepień w Lubawce. I też była główna motywacja do tego, żeby właśnie nagłośnić również możliwość pośredniczenia w ustalaniu terminów szczepień w Kamiennej Górze dla naszych mieszkańców. I bo to mogę zrobić i to jest dostępne i to jest realne do zrobienia. Informacja, którą miałam właśnie, że 70-latkowie, 75-latkowie jeszcze nie są zaszczepieni, a już 40-latkowie się dobijają do terminów zaszczepienia i to jest bardzo dobre, że jest taka świadomość. Była dla mnie motywacją tego, żeby właśnie coś z tym zrobić na tyle, na ile mam możliwości i sposobności i sił. Jakie jest wobec tego dzisiaj wyjście z tej trudnej sytuacji, bo wiele osób na terenie gminy czeka na to szczepienie. Przychodnia w Gambicie ma swoje określone moce przerobowe, to jest tam 30-40 szczepionek w ciągu tygodnia, tak jak Pani wspomniała. Wobec tego, jakie dzisiaj działania chce Pani podjąć? Cały czas walczę o uruchomienie tego punktu szczepień. Jeszcze w tym tygodniu, i nie odpuszczam, jeszcze w tym tygodniu będę nawet, żebym miała pojechać do NFZ-u i sama tam ustalić, o co chodzi z tym naszym punktem, to pojadę. Zastępczo czy doraźnie uruchomiliśmy kanał właśnie zapisywania się na szczepienia naszych mieszkańców w urzędzie. Pod numerem, tak jak mówiłam, 516 319 439 można zgłosić telefonicznie albo SMS-owo imię, nazwisko, numer telefonu, PESEL i adres zamieszkania. My to zbieramy, te informacje, i przekazujemy do DCR-u, a jak nie ma tam wolnych miejsc, to do PCZ-u, do szpitala w Kamiennej Górze i tam dowozimy tych pacjentów. Oczywiście 70+ i osoby niepełnosprawne, ale też pośredniczymy w zapisywaniu osób poniżej 70 roku życia, bo też nie wszyscy wiedzą, że mogą się zapisać również w innych punktach szczepień. A w ogóle swój przypadek polecam naprawdę szczerze zapisanie się na infolinię 989. Można tam podać swoje dane osobowe, imię, nazwisko i numer PESEL. I najbliższy termin, najbliższy punkt szczepień zostanie ustalony i najbliższy termin wolny
zgodny na szczepienie zostanie podany. Można to później zmieniać. Te punkty szczepień, jeżeli wyłapią tego pacjenta wcześniej, czy to wyciągają go z kolejki, gdzie jest zapisany z infolinii, a dołączają go do swojego punktu szczepień. Także to się odbywa już bez konieczności odwoływania wizyty w pierwotnym punkcie, czy zapisywania się ekstra w następnym. Po prostu to robi już ten punkt, który szczepi, mając PESEL, wyciąga zapisany termin w innym punkcie szczepień i w ten sposób można przyspieszyć te szczepienia dla osób, które są oczywiście chętne do zaszczepienia się. Pani burmistrz, wspomniała Pani o 20 kilometrach. No, stara kopalnia we Wałbrzychu jest troszeczkę dalej. Myślę, że to by był bardzo duży skok, jeżeli chodzi o ilość osób zaszczepionych na terenie gminy, gdyby te osoby można było dowozić do starej kopalni. Stara kopalnia zbiera też i z rejonów północnych Wałbrzycha. Także w tamtym tygodniu, od 2 tygodni Kamienna Góra dostaje dużo więcej szczepionek niż dostawała pierwotnie. Wałbrzych wkomponował się bardzo fajnie z dużą ilością szczepionek, bo stara kopalnia obsługuje szpital Sokołowskiego, więc kadra medyczna jest tam, bez problemu można tą kadrą tak ustawiać, żeby było i zapewnione utrzymanie w szpitalu i również szczepienie w starej kopalni. I Wałbrzych przygotowywał się do szpitala tymczasowego, więc te wymogi, które są dla szpitala tymczasowego, są dużo większe niż dla punktów takich tych jednostkowych szczepień. Także z automatu dostawali i dostają dużo więcej szczepionek, bo mają wydolność dużo większą. Zastanawiam się właśnie, ale to zobaczymy, jak będzie wyglądało po następnym tygodniu zbierania informacji, kto z naszej gminy jest chętny do szczepienia się, a nie może dojechać, czy nie ma możliwości dojechania do Wałbrzycha. Jeżeli będzie z tym problem, to będę się zastanawiała, czy ewentualnie nie wprowadzić dopłaty większej niż do 20 km z budżetu gminy, ale to muszę porozmawiać z naszym prawnikiem i z moją skarbniczką, czy jest taka możliwość finansowania tego dowozu więcej niż 20 km refundowanego przez wojewodę. Chociaż mówię, po tamtym tygodniu wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to skoordynować z punktami szczepień w Kamiennej Górze. Pani burmistrz, właśnie chciałem zapytać o innych samorządowców z terenu powiatu kamiennogórskiego. Czy oni chcą dzisiaj współpracować przy propagowaniu tych masowych szczepień? Bo wiem, że Pani bardzo często rozmawia ze samorządowcami o tym, jak możemy to zrobić razem. Tak, Kamienna Góra Miasto po otrzymaniu tej informacji o możliwości uruchomienia masowego punktu szczepień, wiem, że burmistrz włączył się dosyć aktywnie w ten punkt i wcale się mu nie dziwię, bo chociaż patrząc z punktu widzenia właśnie tych dowozów Kamiennogórzan do Wałbrzycha, te 20 km to by było spełnione, można byłoby się tutaj zastanawiać, czy nie można byłoby w ten sposób robić. Podjął najprawdopodobniej, chyba finalizuje ten masowy punkt szczepień w Kamiennej Górze, także on też będzie odciążeniem dla Wałbrzycha, ale też i z możliwością skorzystania przez mieszkańców gminy Lubawka z punktu szczepień właśnie tego masowego. I to by chyba rozwiązało problem. Generalnie z tego, co wiem, największy problem jest w koordynacji, zawiadamianiu pacjentów na umówione spotkanie, bo to przy różnych dostawach, nieregularnych dostawach szczepionek robi duże zamieszanie w organizacji tych szczepień.
Panie burmistrz, a czy jest możliwość utworzenia weekendowych punktów szczepień na podstawie drive-thru? Wtedy to można by było poprosić personel z chociażby przychodni, aby podczas weekendu obsługiwała taki punkt. Nie rozważałam tego tematu, bo biorąc przykład tych punktów masowych, najprawdopodobniej Lubawka jest za mała, żeby dostać taką propozycję zorganizowania drive szczepień. To jest, mówię, ktoś zrobił schemat na górze z punktami szczepień i później teraz z masowymi punktami szczepień i trudno indywidualnie wkomponowywać się, jeżeli nie wpasujesz się w ramy tego zaproponowanego systemu, to odstępstwa od normy są niedopuszczalne. To doświadczyłam tego właśnie chociażby z masowym punktem szczepień, bo chciałam to go zrobić wspólnie ze szpitalem w Kamiennej Górze, bazując na sile i pomieszczeniach właśnie Kościuszki, ośrodka na Kościuszki i niestety nieprzewidywana jest taka opcja w tym schemacie masowych szczepień w kraju. Pani burmistrz, jak często dzwoni ten telefon, ten 500, który Pani podała, czyli jak często odbiera Pani pracownik, koordynator gminny tego programu szczepień telefon z taką informacją, że potrzebny jest dowóz? Nie mam liczbowej wielkości. Jutro są dowożone dwie osoby z gminy Lubawka do sanatorium i następne osoby są też ustawiane w ten sposób. Do tej pory to było ponad 20 osób dowiezionych do Kamiennej Góry, do szpitala i do DCR-u w Czadrowie. Ja nie bez powodu zadałem to pytanie, bo za chwilę może się okazać, że tak naprawdę tych szczepień będzie więcej, tych osób będzie musiało więcej dotrzeć do Kamiennej Góry. Przypomnijmy, tutaj należy spełnić dwa warunki, żeby móc korzystać z takiego dowozu, czyli być osobą powyżej 70 roku życia lub osobą niepełnosprawną, a co na przykład 65-latkami, którzy też mają problemy czy ograniczony po prostu sposób poruszania się. Przy ograniczonym sposobie poruszania się w ogóle nie ma tematu. Jesteśmy w stanie też zaoferować taką pomoc dla osób, które poniżej 70 roku życia, które nie mają rodziny, która by pomogła z dojazdem do punktu szczepień. Są też możliwości pomocy tym osobom. Jak się zgłoszą pod ten numer 516-319-439, na pewno nie odmówimy pomocy. Pani burmistrz, ten numer dzisiaj bardzo często powtarzamy, to jest bardzo ważny numer dla wszystkich mieszkańców, ale kiedy rozmawialiśmy 3 miesiące temu o tym, że te szczepienia wkrótce powinny się rozpocząć, no nikt nie przypuszczał, że będą tak duże problemy, bo dzisiaj mówimy, że szczepionki są, 1 milion osób tygodniowo, to jest bardzo dużo, prawda, ale jednak problemy pozostały właśnie w tych małych gminach. No co ja mogę powiedzieć? Staram na miarę swoich możliwości i swojej kadry próbujemy maksymalnie pomagać mieszkańcom. Numer 516-319-439 nie tylko obsługuje, można do niego się dodzwonić, ale można również napisać SMS-a z imieniem i nazwiskiem, z numerem telefonu i z PESEL-em oraz adresem. My to pośredniczymy w ustalaniu punktu szczepień w Kamiennej Górze, w sanatorium i w szpitalu na Bohaterów Getta. Czyli czekamy na kolejne informacje. Miejmy nadzieję, że one będą dobre dla mieszkańców gminy Lubawka i że każdy, kto będzie chciał się zaszczepić, będzie wkrótce miał taką możliwość. Coraz więcej jest osób zaszczepionych i zgodnie z przewidywaniami do końca sierpnia mają być zaszczepieni wszyscy ci, chociaż z pierwszą dawką, wszyscy ci, którzy chcą się zaszczepić, bo niestety są osoby i mam z nimi też kontakt, które powiedziały, że nie będą się szczepiły. Ja to szanuję absolutnie i nie mam tutaj, nie próbuję nikogo przekonywać na siłę, że szczepienia są potrzebne, bo
każdy ma prawo decydować o własnym zdrowiu, o własnym losie, o własnym życiu. Ja zawsze mówiłam, że będę się szczepiła, mimo że jestem ozdrowieńcem i zaszczepiłam się zgodnie ze swoim postanowieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.